Cześć wszystkim, to znowu poniosłem ten dalszy ciąg Tasaka. Co my mieliśmy dzisiaj zrobić? A tak, mieliśmy kupić potki. Ty, elficie śla, ty nie masz potek. Kto miał potki? O, magiczny kram, artykuły mistyczne. Dyskordiański czerwony potion, leczy 23 punkty życia. Ile my właściwie mamy punktów życia? 46, więc okej. Więc kupimy sobie tego dużo. Okej, może tyle wystarczy. To jeszcze trochę tych małych czerwonych potionów. Wysrałem się z kasy. Jeżeli tak tu imę. No i idziemy sobie. Teraz te przeklęte duchy już nie mają z nami żadnych szans. Pum, 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 pum. To nie jest, wow. Kiedy ja ostatnio czytałem, zapisywałem? Tutaj. Więc dobra, kupujemy płytki jeszcze raz. Magiczny kram, tak, chcę potki. Dużo potek. Ponieważ ta wredna, szybka jędza zabija nas, zanim możemy się ruszyć. Zanim zdążyłem zareagować. Sorry. Tym razem zapiszę grę. Znowu coś do nas strzela. Nie lubię, jak coś do nas strzela. Zła oznaka. Jakaś bułka. Okej, tym razem mi tutaj nie ma. Tutaj też jej nie ma. Też jej nie ma. Jest jakieś zejście do niczego. A, tu jest. Okej, 3 HP-ki. No to bierzemy... To jest... Nie, to nie ten. To jest nasz potion. I bijemy ją. I jeszcze raz. O tak, fachowo pozbawiam przeciwnika głowy. Nie wiem, czy to nam coś dało. O, duch jakiś. Duchy są niestraszne. Nie potrafią nawet trafić. Ej, tryskają krwią. Kolejna wiedźma. Czy jej zabicie zwraca koszt potek? Potka kosztuje 32. Wow. Chyba nie. No to... Do diaska z nimi. Może jakbym miał lepszą tarczę, może by to zadziałało, ale nie mam kolejnego 1000 złota, żeby wydać na tarczę. Ktoś martwy sobie leży, niech sobie leży. Co nas to obchodzi? O, to się przyda. Coś za aroganci. Sorry, na tym się co to było. Jestem za bardzo zapędliwy. Kolejna szyszka. Pewnie już mamy wystarczająco tych przedmiotów, żeby sobie zrobić, pójść do wyspiarza. To pytanie, czy mam wystarczająco dużo potek. 7 potek takich, 7... 6 takich, może nam starczy. Fajnie by było kupić ten manewr z podwójnym atakiem. Ale to musiałbym się jeszcze troszkę wyfarmić na niego. Coś teraz farmienie nie idzie najlepiej. Tak, zdecydowanie idzie to wolniej niż się opłaca. Oczywiście mogłem zejść z powrotem do kopalni, ale owoce, które to byłoby totalnie nudne. Więc dobra, idziemy do wyspiarza. A ja jeszcze czegoś na biegunkę. Mam ingrediencje, niezły jesteś koleś, daj no tutaj.
Wytwierz wyrzuca korzonki oraz grzybki, po czym mruczy nad wymieszanym już specyfikiem kilka tajemniczych słów. Gotowe, proszę. A co z szyszkami? Nic, koleś, ja po prostu lubię szyszki. Spoko, koleś. Idziemy stąd. Koleś. Idziemy sobie banana. Nie, że brakuje nam par hapeków. Banan to dosyć znany sposób na przywrócenie hapeków. Zadrzyj. Haha, już po tobie. A co chodzi? Nie wiem. Hej tam, mam coś dla ciebie. Przeturasz fiolkę ze specyfikiem pod drzwiami. Słyszysz golnięcie, po którym następnie westchnięcie ulgi. Tak o wiele lepiej. Spotkamy się na pięterku. Gotuj się. Boss, nie tracąc rozumu, idzie dumnie do swojej sali tronowej. Ruszył do swojej sali tronowej. No to dobra, co tam? Bez manewru, ale idziemy do niego. Co jest najgorsze, co może się zdarzyć? Okuty w czarną, niczym noc zbroję, boss wypowiada słowa z głębi przyłbicy. Tam jest bossem Dema, szykuj się na rychłą zagładę. Zali rychle i twoje zwłoki zginą w tych murach. Jak tam kwestie wydalnicze? Okej. Rękawica bossa Dema. No i cóż, wow, próbuję. Wow, naprawdę dużo próbuję. Nie próbuję. Jednak zadaję na całkiem sporo obrażeń. Okej, tak zapewne sporo was mogło się domyśleć, walka z bossami ogranicza się do łykania potek. Dużej ilości potek. Grając z tym elfem miałem chyba jakąś połowę moich obecnych hapeków maksymalnych, więc było troszkę trudniej. Ale nasza głupia orka dawać sobie całkiem prośnie radę. O. Mało bym wykrakał. Fachowo pozbawiam przeciwnika głowy, jej! Brawo ja! Przeszukujemy szalę. Wygrzebałeś jakiś list, niemiło pachnący klucz oraz mocarną rękawicę. Co to jest za klucz? Co to jest za list? Od kanala oczyszczalnia MK do boss Dema at młodzichłopcy.pl. Szefie kanały pod wychodem wciąż zbyt niebezpieczne. Zwracam klucz. Ta rękawica jest do bani. No i cóż, to tyle. Możemy zejść na dół. Żeby spenetrować wychodek. Klik, otwierasz drzwi toalety, boss Dema. Zaglądasz się uważnie i znajdujesz tutaj wejście do kanałów. I tak nic tu już nie ma. Dokładnie, nic tu już nie ma. Ponieważ Tasak to niedokończona gra. Została zrobiona... Pozwólcie, że przywołam znowu Rhythmę. Oho! Została zrobiona w 2007 roku obecna wersja. Na jakiegoś kompo. No i cóż... Nigdy nie została dokończona. Z tego co ja wiem, w tej grze jest tyle kontentu, ile widzieliście tutaj ze mną. Zjem sobie banan. Trochę szkoda, ponieważ gra ma swój dosyć oryginalny, fajny klimat. No, samo eksplorowanie podziemi również było przyjemne. Pod warunkiem, że się nie ginie od owoców i takie tam. Okej, przypadek wezmę na cmentarz. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? Tak jak już mówiłem, nie wiem, czy ten quest w mieście również jest w jakikolwiek sposób do zrobienia. Jeżeli ktoś wie, niech napisze w komentarzach. Ja zachował save'a, ewentualnie mogę jeszcze kiedyś dograć jeden odcinek z tej gry. Jeżeli ktoś odkryje, jak zrobić ten quest. Bo ja nie mam pojęcia. Okej, to chyba byłoby wszystko, jeżeli chodzi o nasze przygody naszego dzielnego i niezwykle głupiego Puno de Damp. Jego tasakowe przygody. Okej, dziękuję za uwagę jeszcze raz. No i do widzenia w przyszłych seriach. Na razie.